Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ZVZ. Jestem Paweł Bedo, z drugiej strony Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Dzień dobry. A z trzeciej strony nad nami Godzilla. Godzilla, tak. Wielka, potężna, straszna. Za chwilę będziemy sobie mówić o najnowszej części japońskiej odsłony. Na razie mam jeszcze kilka rzeczy tytułem wstępu. Jesteśmy dzisiaj, jak zawsze na żywo, na nagraniu, z osobami w naszym klubie ZVZ, które witamy serdecznie brawami, w sensie takimi w naszych głowach brawami. Tak, Kasia zrobiła U, więc to jest ważne w takim razie w tym momencie. I dodatkowo mamy też bardzo, bardzo, bardzo mocno wyjątkowe osoby z naszego najwyższego progu. Nasi sponsorzy tytularni, osoby, które wspomagają nas intensywnie jak nikt inny. I jest na tej liście jedna nowa osoba, Katarzyna. Ojeju, emocje. W tym tygodniu są to Weronika z podcastu Mało Powiedziane, Rainbow Unicorn, Studio Tatuażu Dziarczyńcy z Poznania i Aneta Pietrołaj-Solińska. To co? Fajnie, że mamy tych naszych opiekunów i tych naszych sponsorów i to jest bardzo miłe. Tak, to w ogóle jest super, bo mamy Discorda. Jeżeli nas wspieracie na klubie ZVZ, to mamy Discorda, do którego możecie dołączyć. Możecie dołączyć do dyskusji, do forów, do wątków, które się tutaj pojawiają. Generalnie super fajna społeczność. Mamy plan, żeby ją rozwijać i żeby zrobić kilka wydarzeń w najbliższym czasie. Trochę nam to uciekło przez święta i taką przerwę, powiedzmy, około noworoczną, ale planujemy pewne wydarzenie na Discordzie i planujemy pewne zmiany w naszym podcaście już od przyszłego odcinka. I jeżeli chcecie się o nich dowiedzieć wcześniej i nawet uczestniczyć w nich w jakiś sposób, to zajrzyjcie na naszego Discorda i do klubu ZVZ, gdzie zapraszamy. Od najniższego progu już można wejść na Discorda, a potem są różne fajne rzeczy, między innymi specjalny nasz format ZVZ+, dodatkowy odcinek. Tymczasem jednak Godzilla. Jaka była szansa, że pójdziesz na ten film do kina? Zanim męczyłem cię przez wiele tygodni, żebyś poszła na ten film do kina. W sumie to prawie żadna, bo ja bardzo lubię Godzilla, ale te wersje amerykańskie mocno nadużyły mojej miłości, a też nie ukrywajmy, że przełom roku, zwłaszcza dla kinomanów, jest stosunkowo takim zapchanym czasem, bo wchodzi bardzo dużo filmów, które na przykład będą się liczyły w walce o Oscary. W związku z tym, no, nie ukrywam, że prawdopodobnie bym sobie pomyślała, dobra, wpadnie na jakiś streaming i to sobie zobaczę. Na pewno nie byłoby tak, że szłam chyba w niedzielę o 20 do kina na taki ostatni pokaz, żeby mieć absolutną pewność, że na 100% załapię się na ten film i to na ten film w kinie. Mhm. Wiesz co, ja chciałem iść na ten film i czekałem na niego długo. Mam taką swoją wielką teorię na temat Godzilli. W sensie, ona nie jest wielka, w sensie Godzilla jest wielka, ale teoria nie jest tak naprawdę. To jest bardzo proste. Generalnie, Kasiu, nie wiem czy wiesz, ale jest bardzo dużo filmów o Godzilli. I osoby, które nas słuchają, nie wiem czy też wiecie, ale jest bardzo, bardzo dużo filmów o Godzilli. Ale żeby stworzyć świetny film o Godzilli, trzeba połączyć dwie nogi. Dwa filary. Nie chodzi o nogi Godzilli, nieważne. Generalnie są dwa filary, tak? Jednym z nich, i tym bardziej oczywistym, jest są sceny z potworami. Są fajne potwory, fajne walki potworów i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, na co się lubi patrzeć w tym, tak? Nie wyobrażam sobie dobrego filmu z Godzillą, ani żadnego kaiju movie bez fajnych walk potworów, jakby z definicji, tak? Ale tą drugą nogą doskonałego filmu o Godzilli jest to, że niektóre z tych filmów są o czymś ważnym. I Godzilla jest w nich symbolem, symbolem czegoś więcej niż duży potwór, tak? I wydaje mi się, że to sprawia, że Godzilla jako potwór jest wyjątkowy, bo to nie jest tylko potwór, tak? To nie jest tylko wielki, chodzący jaszczur, tylko on symbolizuje coś, tak? Począwszy od Godzilla w 54, pierwszego filmu, w którym Godzilla była właściwie bombą atomową, czy też bardziej uniwersalnie jakąkolwiek bronią masowego rażenia, która stanowi zagrożenie, i służyła filmowi do opowiedzenia pewnej historii, do przedstawienia pewnej tezy, tak? I wydaje mi się, że to jest okej, jak są filmy z Godzillą, które są po prostu czystą rozrywką, tak? Ale te filmy możesz obejrzeć, zapomnieć i idziesz dalej i nic się to nie obchodzi, tak? Ale są też filmy, które są doskonałe i do tych filmów, do tej listy filmów doskonałych z Godzillą, dwóch do tej pory, dołączył trzeci w postaci Godzilla Minus One po tym, jak go zobaczyłem. To moja taka szybka recenzja, za chwilę przejdziemy do pełnego podsumowania. A tobie, Kasiu, jak się podobało?
Ja byłam absolutnie zachwycona tym filmem. Mam wrażenie, że zachwycił mnie jego bardzo precyzyjny scenariusz i właśnie to, że miałam absolutne poczucie, że ten film jest o czymś. Że to nie jest film o tym, że Godzilla chodzi po mieście, tylko to jest film o czymś ważnym. I miałam też taką myśl, która mi cały czas towarzyszyła, taką dosyć ciekawą, że paradoksalnie, kiedy myślimy o kinie, pewnym kinie rozliczeniowym, z pewnymi ważnymi momentami w historii danego kraju, no to nie wiem, przynajmniej w Polsce myślimy o czymś takim jak kino moralnego niepokoju, czyli jacyś smutni ludzie siedzący w jakichś smutnych pokojach i rozmawiający o smutnych sprawach z historii swojego kraju, tak? No a tu jest to samo, tylko jeszcze Godzilla do tego. Tak, a to jest film, dosłownie, to jest film rozliczający Japonię z mnóstwa rzeczy, i dawnych, i obecnych, w konwencji filmu o wielkim potworze chodzącym po mieście. I ja byłam pod niesamowitym wrażeniem, bo to jest taki doskonały dowód dla mnie, tak nie wchodząc w fabułę, że kino gatunkowe może mówić o rzeczach niesłychanie ważnych, jeśli twórcy tego kina doskonale wiedzą, jak wykorzystać te gatunkowe elementy, żeby, no właśnie, żeby opowiedzieć o czymś więcej i żeby to był dobry film o ludziach i ich problemach. I przy okazji był tam wielki potwór. No dobra, żeby wam wytłumaczyć, bo część z was pewnie nie widziała filmu i go nie zobaczy, więc, ale i tak lubi nasze dyskusje, więc sobie słucham, to wytłumaczymy tak bardzo, bardzo króciutko. Generalnie Godzilla Minus One rozgrywa się po II wojnie światowej. Obserwujemy tutaj grupę postaci, które sobie jakoś próbują ułożyć życie po skończonej wojnie. Mamy Koichi, ja będę tutaj pewnie mordował imiona japońskie, ale będę się starać. To jest główny bohater, były pilot kamikadze. I typ, który ma sporo w takim sensie, że oskarża siebie o, zresztą słusznie oskarża siebie o śmierć wielu swoich, powiedzmy, kolegów. I to jest taki, nie wiem, mam wrażenie, że ta postać jest wręcz archetypicznym takim przykładem osoby zniszczonej wojną w jakiś sposób, tak? W której głowie ta wojna cały czas trwa, dla której ta wojna się jeszcze nie zakończyła, która jakby próbuje sobie poskładać życie. I przy tym składaniu sobie życia nasz bohater poznaje niejaką Noriko. I Noriko jest samotną dziewczyną wychowującą cudze dziecko. W sensie tak. Kogoś, kto umarł w trakcie wojny. Jeśli myślicie, że ta sytuacja nie dziwi ludzi, to tam jest świetna scena, kiedy wychodzi. Tak. Generalnie mamy taki splot wypadków i przypadków, że te dwie postacie lądują pod jednym dachem. Miasto jest zniszczone. Czasem trzeba, tak? Czasem trzeba podzielić się z kimś dachem. No i generalnie historia jest o tym, jak oni próbują sobie ułożyć życie po wojnie. Pojawiają się też inne postacie, pojawiają się koledzy z pracy, naszego bohatera i tak dalej, i tak dalej. No ale w pewnym momencie wraca ta jedna rzecz, która doprowadziła do jego traumy. Dlatego, że ci jego koledzy, którzy zginęli, zostali zabici przez małą wtedy jeszcze Godzillę, która wygląda jak T-Rex. Jest słodka w ogóle. Ta mała Godzilla jest super. Ta najmłodsza Godzilla jest ekstra. No i Godzilla powraca, tak? I on nagle dowiaduje się, że Godzilla jest już wielka, urosła, idzie w kierunku Japonii i wszystkie jego traumy i koszmary i wojna, o której chciał zapomnieć, za chwilę do niego wróci. I on musi znów stawić jej czoła. I dobra, zanim przejdziemy do interpretacji, co, Kasiu, myślisz o tym? Bo ja uważam, że jak nigdy czekałem, aż sceny z Godzillą się skończą, żeby dowiedzieć się, co u moich bohaterów. To się nigdy nie zdarzyło, nawet pierwszej Godzilli też nie oglądasz po to, żeby zobaczyć, jak oni tam rozmawiają o tym, że potwór jest zły i tak dalej, i tak dalej. Shin Godzilla jakby jest legendarnie wypchana scenami w biurach i tak dalej, i w na jakichś takich zebraniach i tak dalej politycznych, dlatego że to jest komentarz do stanu japońskiej polityki i tego, że jest tam zbyt dużo spotkań, zbyt duży, długi łańcuch, że tak powiem, dowodzenia, więc to zostaje oddane w filmie, tak? Zakładam, że to nie tak, że ogląda się te sceny dla przyjemności, ale tutaj było inaczej. Bardzo fajnie zostały nakreślone te postaci i co ten film robi niesłychanie sprawnie, to tworzy postaci w bardzo niewielu scenach. Nasz bohater dostaje bardzo dobrą pracę, znaczy dobrze płatną pracę, czyli jest jednym z specjalistów od zbierania min. Przy czym zbieranie tych min jest takie na zasadzie, że dostają drewnianą łódkę i pływają sobie po wodach Zatoki Tokijskiej, no i zbierają te
miny albo je rozwalają na wodzie, strzelając do nich. I na tej łódce są trzy osoby. Jest inżynier, profesor, jest taki starszy kapitan, który ma już duże doświadczenie i młody chłopak, który nie załapał się na wojnę. I z tego powodu w jakiś sposób trochę mu się ta wojna marzy. I te trzy postaci są fantastycznie zarysowane. To znaczy i znamy charakterystykę każdej z nich, i każda z nich ma swój wątek, który pokazuje, jak oni przeżyli wojnę i co z tej wojny wynieśli. I też jak nie przeżyli wojny i jak nie rozumieją, czym jest ta wojna. W związku z tym mamy od razu grupę bohaterów, których lubimy, świetnie zarysowanych, nie takich super standardowych. I co jest jeszcze bardzo fajne, to że nauczeni, przynajmniej nie wiem jak ty tak masz, ale nauczeni oglądając bardzo często kinematografię amerykańską, mamy pewne schematy myślenia o konkretnej postaci, o konkretnym bohaterze. I ten film jakby przez to, że wywodzi się z kinematografii japońskiej, ale także dlatego, że chce postawić opór pewnym schematom narracyjnym, stawia tych bohaterów w trochę innych sytuacjach. I przyznam szczerze, że pod tym względem ten film jest zaskakująco przyjemny do oglądania, ponieważ kiedy spędzamy czas z dobrze napisanymi bohaterami, których lubimy, których dylematy są dobrze nakreślone, to w ogóle czas się nie dłuży, w ogóle jakby nie mamy takiego poczucia, że no kurczę, musimy odbębnić kilka obowiązkowych scen, no właśnie, zanim Godzilla przejdzie przez miasto, czy zanim zaczną z nią walczyć. I pod tym względem ten film jest absolutnie scenariuszowo doskonały. Natomiast jeśli chodzi o sceny z Godzillą, to z kolei ja miałam takie poczucie, kiedy one się pojawiły, że w amerykańskich filmach o Godzilli zniszczenia, które robi Godzilla, bardzo często są niesłychanie spektakularne. Ale są absolutnie nieludzkie. To znaczy, padają te budynki, człowiek na to tak patrzy i niech sobie budynki padają, prawda, czego byśmy to nie widzieli, pół miasta w gruzach. To, co się dzieje w Godzilli tej najnowszej, to poczucie grozy, kiedy ta Godzilla machnie ogonem. To taka głęboka świadomość, że za każdym tym budynkiem stoją ludzie. I wydaje mi się, że osiągnąć to w tych stosunkowo krótkich scenach, kiedy Godzilla jest w mieście, bo to jest bardzo mało scen, to jest duże osiągnięcie. Jedyny moment, kiedy miałam takie, że chciałam więcej Godzilli, to jak nasz bohater latał samolotem wokół Godzilli. Godzilla tak słodko za nim zwodziła wzrokiem. Wtedy miałam takie, o, Godzilla! Wiesz co, ja dużo myślę o Godzilli. W sensie o filmach z Godzillą. Ja lubię bardzo Godzillę, nie? Oczywiście obserwowanie bohaterów, których się lubi, którzy są fajnie napisali, jest przyjemnością i którzy mają w ogóle wątki, które są w jakiś sposób związane z czymkolwiek, tak? Przypominam tutaj Godzillę z 2014 roku, gdzie amerykańską, tak? Gdzie Aaron Taylor Johnson jedzie pociągiem, różnymi pociągami jedzie przez cały film, tak? Reklama pociągów, słuchaj. On w tym filmie więcej niż raz się przesiada z pociągu na pociąg. Zacznę może od takiej mojej interpretacji, która zakładam jest dość oczywista, ale wydaje mi się, że bez niej trudno będzie wyjść do kilku komentarzy, które chcę zrobić. Generalnie Godzilla to wojna w tym filmie, tak? Jakby, tak jak była bombą atomową w pierwszym filmie, w 54, no to tutaj Godzilla to wojna bardziej uniwersalnie, powiedzmy, tak? I przez to, że jest wojną, pojawiło się coś, co się chyba wcześniej w filmach z Godzillą w ogóle nie pojawiało, czyli Godzilla bardzo aktywnie chce zabić ludzi. Ona atakuje ludzi, tak? Ona nie atakuje budynków, ona atakuje ludzi, którzy mogą być w tych budynkach, więc ona rozwala te budynki jakby przy okazji, ale jej celem jest ewidentnie to, żeby zamordować ludzi po prostu, tak? I raz, że film to pokazuje, w takim sensie, że widać, że ci ludzie spadają, tam są zagrożeni i tak dalej, i tak dalej. Dwa, że to sprawia, że Godzilla ma trochę inny charakter, występuje trochę w innym charakterze. Cały czas dla mnie, nie wiem, czy oglądaliście Godzilla w 54 na pewno nie oglądaliście. Kto wie, chociaż może ktoś oglądał? Dajcie znać w komentarzach, jeżeli oglądaliście w 54 Godzilla pierwszą. Jeżeli nie widzieliście Godzilla z 54, to warto, bo to jest super film, który bardzo, bardzo dobrze się trzyma. I wracam do niego tutaj w tej wypowiedzi non-stop, dlatego że Godzilla Minus One bardzo wyraźnie koresponduje z tym filmem i z jego wydźwiękiem. No ale w tamtym filmie Godzilla była bombą atomową. Była jakąś taką siłą, która przechodzi przez miasto, niszczy wszystko na swojej drodze. Tamten film opowiada o tym, że żeby zniszczyć Godzilla potrzebna jest jeszcze potężniejsza super broń, tak? Czyli film opowiada trochę o tym, że nie da się zakończyć tego cyklu
przemocy, dlatego że jedynym sposobem na pokonanie jakiejś broni masowego rażenia jest stworzenie kolejnej, jeszcze potężniejszej broni masowego rażenia, którą będzie trzeba po jakimś czasie pokonać, tak? I że to źle, tak? To, co mówisz, to, że ta Godzilla Minus One jest dużo bardziej aktywna w tym, żeby konkretnie zamordować ludzi, i to sprawia, że ona jest wręcz trochę horrorowa w niektórych momentach, w takim sensie, że jakby widzisz, że ona, że to jest skurwysyn, który chce ich po prostu zjeść wszystkich, tak? I wydaje mi się, że to budzi bardzo dużo emocji, jeżeli postacią się dzieją takie rzeczy, albo jak wiemy, że są zagrożone, ich życie jest konkretnie zagrożone, tak? Nie dlatego, że budynki z dykty się zostaną rozsadzone, tylko dlatego, że jest ta jedna wielka zła rzecz, która chce zniszczyć ludzi, tak? I tak jak Godzilla występuje jako symbol wojny, która na każdą z tych osób wpłynęła w jakiś sposób personalnie, na każdą w inny sposób, ale na każdą personalnie, tak ta Godzilla podchodzi bardzo personalnie do ludzi, których goni, i to jest super. Tak, to znaczy dla mnie jedną z rzeczy, które ten film robi fantastycznie i rzeczy, którą uświadamia też w kontekście innych produkcji takich katastroficznych, czy takie, gdzie są wielkie potwory. To jest film o wartości życia. O takiej absolutnej wartości życia, którą tą wartość należy szanować i nie można życiem rozporządzać lekko. I jest to zarówno krytyka tego, co robił rząd Japonii swoim wojskowym, prawda, posyłając ich na samobójcze misje, właściwie wtedy, kiedy było już wiadomo, że wojna jest przegrana przecież. Ale też mnie poruszyło to, jak bardzo ten film stawia na głowie pewien schemat, do którego się przyzwyczailiśmy, nawet w kinematografii amerykańskiej, gdzie no jakby poświęcenie życia jest czymś, czym bohaterowie muszą się pogodzić i jest czymś, co jakby ma dać im jakąś niesłychanie wielką i szlachetną pozycję i czymś, co tak naprawdę powinni brać pod uwagę non-stop. Ten film stawia taki niesamowity moment, kiedy tam jest taka niesamowita mowa. To mówi właśnie o tym, że jakby nie chodzi o to, żeby się poświęcić i umrzeć. I dla mnie to było poruszające nie tylko w kontekście, prawda, historii Japonii i tego, jak mocne w ogóle w japońskiej kulturze jest ta wizja poświęcania się dla ojczyzny, zresztą nie tylko w japońskiej, w europejskiej też, ale było to dla mnie jakby poruszające w ogóle w kontekście kina katastroficznego. Kina, gdzie właśnie pojawia się to wielkie zagrożenie, gdzie tak naprawdę gdzieś po drodze się przyzwyczailiśmy do tego, że bohaterowie są stawiani w takiej sytuacji, w której są gotowi poświęcić życie i tylko cudem, prawda, udaje im się ocalić. Ale nie udaje im się ocalić dlatego, że chcą ocalić swoje życie, tylko dlatego, że przypadek się tak składa po ich myśli, czy po myśli nas jako widzów, którzy chcemy, żeby bohater przeżył. Natomiast tutaj jest ten... Płynie ci z ekranu, że życie jest ważne. I na samym początku tego filmu, zanim w ogóle jeszcze przychodzi Godzilla, jest taka straszliwie poruszająca scena, kiedy nasz bohater przychodzi no, do spalonej dzielnicy Tokio, w której mieszkała jego rodzina, i spotyka swoją siostrę. I ta siostra, zamiast się ucieszyć, że on wrócił z wojny, wyrzuca mu, że przecież był pilotem kamikadze i nie zginął. Więc to jest punkt wyjścia dla bohaterów, tak? Punktem wyjścia jest to, że należało umrzeć. Że to było to, co trzeba było zrobić. I ten film, który jest, no, jak sam mówisz, doskonałym przykładem jakby PTSD, tak? Oni mają ten post-traumatic stress disorder, wręcz podręcznikowy. Przechodzenia właśnie od odrzucania tego życia jako wartości do uczenia się, że to życie ma wartość. I to jest po prostu poruszające, jak ten film dobrze odwraca ten schemat. I to jest jeszcze jedna z tych rzeczy, właśnie tak jak sobie porównywałam ostatnie lata Godzilli, zwłaszcza tej amerykańskiej, jak bardzo odwrócenie tych wątków, które myśmy się już przyzwyczaili, że są w takim, a nie innym kształcie, nasyca ten film po prostu no, dodatkową wartością i czyni go naprawdę czymś, o czym możemy rozmawiać i godzinę. Ja mam taką interpretację w głowie, że ten film jest trochę erratą do tego, co powiedziała Godzilla w 54, bo tamten film, tak jak mówiłem, tak, jest o tym, że jest źle. Kasiu, słuchaj, jest sprawa. Przychodzi Godzilla do ciebie, film z 54. Przychodzi do ciebie film, okej, z 54 mówi, Kasiu, słuchaj, musisz zapamiętać, jest źle. Ale wiesz, co jest lepsze? Będzie gorzej. Jak będzie gorzej, to potem będzie jeszcze gorzej. I generalnie ten film ma bardzo pesymistyczny wydźwięk, tak, że nie da się zatrzymać cyklu tworzenia kolejnych mega broni i zatrzymanie jednego zagrożenia oznacza stworzenie kolejnego, jeszcze większego zagrożenia i to się nie może skończyć, tak? Mam wrażenie, że Godzilla Minus One trochę
trochę koresponduje z tym filmem, trochę próbuje z nim dyskutować i przedstawia trochę inną interpretację, w której... Może, nie wiem, powiedz mi, czy się z tym zgadzasz. To jest moja rzecz w głowie, którą zauważyłem. Mam wrażenie, że ten film jest o tym, że jeżeli będziemy trzymać się razem i będziemy opierać się na nauce i będziemy współpracować ze sobą i dbać o siebie nawzajem, to ludzkość nie potrzebuje wojen, tak? Nie potrzebuje broni, nie potrzebuje wojen, możemy sobie poradzić, tylko musimy myśleć o sobie nawzajem i wydaje mi się, że ten wątek naukowy, to, że ona zostaje Godzilla koniec końców pokonana z dużą pomocą nauki, wydaje mi się, że jest też istotne, tak? Że... I to jest super fajny i pozytywny wydźwięk i kurczę, mam wrażenie, że część osób mogłaby wyjść z kina, teraz stawiam chochoła troszkę, ale myślę, że część osób mogłaby wyjść z kina z takim poczuciem, że ten film zbyt dobrze się kończy, bo właściwie tam, jakby żeby bez wchodzenia w spoilery, generalnie wszystko idzie zgodnie z planem i jest dobrze na końcu, tak? I myślę, że część osób mogłaby z tego wyjść z takim poczuciem, że bez tego jakiegoś poświęcenia czy czegoś takiego, to zakończenie jest takie zbyt, wiesz, zbyt słodkie, zbyt łatwe. Mam wrażenie, że jest taki trop, że zakończenie filmu musi mieć jakieś ofiary. Tak, musi być jakaś cena za to, że wygraliśmy. Tak, nie może być tak, że po prostu wyszło i jest super. I ten film robi to trochę inaczej, tak? Nawet kiedy jest taki moment, kiedy nam wydaje się, że będą pewne ofiary, a potem się okazuje, że tych ofiar tak naprawdę nie ma i że da się, tak? I myślę, że można by cynicznie na to spojrzeć i powiedzieć, że jest to takie, o, wiesz, lekkie, proste, łatwe, przyjemne zakończenie, ale myślę, że to, że ten film się tak kończy, jest dla niego kluczowe. Myślę, że gdyby przesunąć się o troszeczkę i gdyby, nie wiem, jedna osoba zginęła tam w ramach tego całego przedsięwzięcia, czy coś takiego, żebyśmy mieli tego bohatera, jak w filmach Ameryka, który musi wlecieć w UFO albo tam coś takiego zrobić, żeby zginąć, bo ktoś musi zginąć na koniec. Myślę, że to by zupełnie zepsuło wymowę tego filmu. Tak, zgadzam się z tobą. Po pierwsze, bardzo się zgadzam z tą wymową, że ten film dosyć jasno mówi, że nie potrzebujemy większej bomby, tak? Że, no to wiadomo, w 1954 roku to była kwestia nowej, większej, lepszej bomby. Tutaj jest powiedziane, jeśli zmienimy nasz sposób myślenia, jeśli uznamy, że wielkiej broni nie da się pokonać jeszcze większą bronią, to znajdziemy rozwiązanie, tylko musimy wyjść z tego zamkniętego kręgu, możemy wyjść z tego tworzenia coraz większej broni, jeśli zaczniemy myśleć w trochę inny sposób. I mam pod tym względem wrażenie, że ten film bardzo dobrze rezonuje ze współczesnym światem, gdzie albo stawiamy na zbrojenia, albo stawiamy na nierozwiązywanie sytuacji, natomiast jakby nie zmieniamy bardzo często sposobu myślenia o problemie. I to mi się podoba, bo to jest antywojenny film, który nie mówi, żeby nie walczyć, tylko mówi, że można walczyć inaczej. I to mi się bardzo podoba. A druga rzecz, to jest w ogóle ciekawy film, bo on jakby jest o leczeniu. To jest o tym, jak ci bohaterowie leczą się z traumy wojny, tak? I oczywiście jest tam Godzilla, ale możemy założyć, że gdyby jej tam nie było i oni po prostu musieliby pracą, przyjaźnią, wspólnym działaniem, jakąś taką świadomością, że rząd ich zostawił bez pomocy, ale muszą sobie pomóc sami. Doszli do jakiegoś pozytywnego rozwiązania, że ta ich wojna się kończy. W końcu, po tych kilku latach od zakończenia konfliktu, od powrotu do domu, oni czują, że mogą zacząć żyć swoje życie. No to po pierwsze, ten film mówi o tym, oni na to zakończenie zasługują. Bohaterowie zasługują na swój happy end. Nie zrobili niczego, co by sprawiało, że mieliby zginąć. Ludzie zasługują na to, żeby przeżyć. To jest główna myśl tego filmu, że my zasługujemy na własne życie i nie musimy się poświęcać. W związku z tym to, że bohaterowie przeżywają, czy że mogą żyć dalej, jest bardzo, bardzo właśnie zgodne z wymową tego filmu. Ale druga sprawa jest też taka, że oni swoją cenę już zapłacili, tak? Oni już zapłacili olbrzymią cenę w ogóle za to, że przez te kilka lat nie mogli żyć, tak? Trwali w takim zawieszeniu. Nasz bohater i tak dosłownie jest zawieszony, to znaczy chciałby podjąć jakieś decyzje, ale nie może. Ma poczucie, że nie ma prawa się ze swoim życiem ruszyć dalej. Nie ma prawa podjąć na przykład jakichś decyzji odnośnie sytuacji rodzinnej. I mam takie poczucie, że musimy odwrócić swoje myślenie, tak? Że znaczy nasi bohaterom nic dobrego się nie skończyło tak naprawdę. Wszystko się dobrze skończyło. Nie. Oni przeżyli straszną traumę i teraz zaczynają na nowo, ale już im zabrano bardzo wiele. Te kilka lat ich życia w poczuciu, że nie mają prawa żyć,
to już jest ten koszt, który zapłacili. I nie musiała nawet przejść Godzilla, żeby oni go zapłacili. Tak, jest nawet taki moment, w którym bohater właściwie mówi wprost, tak, że dla niego wojna się jeszcze nie skończyła. On ma swoją wojnę gdzieś tam w głowie, nie? I każda z tych postaci jakoś znajduje się w rzeczywistości naszej, w kontekście wojny w jakiś sposób, tak? Coś, jakby wojna zmieniła ich wszystkich, oni podchodzą do tego, każda osoba, która właściwie w tym filmie się pojawia, została w jakiś sposób dotknięta wojną i w jakiś sposób do tego podchodzi. I właściwie każda z nich ma jakiś story arc, taki... Ten film w ogóle jest bardzo taki elegancki w kwestii tego, że to jest właściwie dość prosta historia, ale jednocześnie sprawnie poprowadzona i mamy takie poczucie, że to jest tak, że to nie jest prostota wynikająca z braku wyrafinowania, tylko to jest taka prostota, która świadczy o wyrafinowaniu i tym, że jakby ten film minimalną liczbą postaci, wątków i scen i prostych rzeczy buduje niesamowitą narrację, co sprawia, że emocje, które z tego wynikają, są z jednej strony bardzo proste, z drugiej strony bardzo real, jak to mówi teraz młodzież, Kasiu, więc teraz jesteśmy młodzieżowym podcastem. Tak, to jest bardzo real. Generalnie nie wyobrażam sobie, żeby ktoś oglądał ten film i nie zaczął czuć tam pewnych emocji gdzieś po drodze, tak? Bo on jest nieskomplikowany, ale dzięki temu te wszystkie rzeczy są bardzo proste do odniesienia się, tak? Ale jednocześnie każda tutaj postać ma jakiś story arc. One są zwykle proste, jakby i każdy z nich pojedynczo jest prosty, ale bardzo eleganckie i tak interesujące jest to, że każdy z nich w jakiś sposób się łączy z pozostałymi. Każda postać ma tu jakąś rolę, tak? Zmienia się w jakiś sposób, uczy się czegoś, albo zmienia zdanie na temat czegoś. I te wszystkie rzeczy działają w takim właściwie tańcu scenariuszowym niemalże, gdzie pod koniec właściwie każda z postaci, które gdzieś po drodze się pojawiła, ma jakąś rolę do odegrania. I to wszystko się łączy tak super zgrabnie. I to nie wydaje się być wymuszone, tak, że oglądasz, aha, te postaci będą musiały współpracować, bo mają jakieś tam cechy. Nie, jakby oglądasz to jak normalną historię, po czym się nagle okazuje, że hej, każdy może coś wnieść do tego, tak? Do całej tej operacji, prób pokonania Godzilli. Każdy może w jakiś sposób coś dołożyć od siebie i dzięki temu jakby możemy stworzyć coś fantastycznego, tak? Możemy wygrać, tak? Żeby nie tworzyć jeszcze większej broni i żeby nikt się nie musiał poświęcać i tak dalej, i tak dalej. Wątek, który mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o story arc, ale jest taki, można o nim zapomnieć, bo on pojawia się dość późno, tak? I jest to wątek tego inżyniera, który był ostatni inżynier, który przeżył w trakcie tej masakry z młodą Godzillą, którą sobie nasz główny bohater wyrzuca. W sensie masakrę, nie Godzilla. I on pojawia się w pewnym momencie, żeby też pomóc ustawić samolot. To jakby długa historia. I ta jego zmiana podejścia z tego gościa, który też ma PTSD, tak? Absolutne. Absolutnie wszyscy jego koledzy zginęli. I który jakby obarcza winą głównego bohatera naszego. On, jakby nasz główny bohater sam siebie też obarcza, nie? Żeby nie było. I generalnie uważa, że ten główny bohater powinien zginąć w tamtej scenie, czy w tamtym momencie, czy powinien poświęcić swoje życie, żeby pomagać innym. Tak jest pilotem kamikadze i tak dalej. I on zmienia swoje podejście właściwie o, nie powiedziałbym, że 180 stopni, ale generalnie dochodzi do wniosków, że nie będzie wartością to, że kolejna osoba zginie, dlatego że tamte osoby zginęły, tak? Że on dokonując, powiedzmy, pokuty, poświęcając swoje życie, dlatego że kiedyś spierdolił sprawę, tak? I masa osób zginęła, będzie tylko kolejną osobą, która zginęła, tak? I nie daje to żadnej wartości, tak? I to jest ten wątek, tak low-key jest dla mnie, ta zmiana u tego bohatera, to w jakiś sposób on do tego podchodzi i tak dalej, to było dla mnie też taki highlight tej drugiej części filmu, no? Dla mnie tym, co mnie najbardziej chyba poruszyło w tej Godzilli, to jest to, o czym wspomniałam na początku, ale nie jestem jakby w stanie o tym nie myśleć. To jest to, ile w tym filmie jest wątków rozliczeniowych z Japonią w czasie II wojny światowej, z tym, jak Japonia opowiada sobie swoją historię w czasie II wojny światowej, z tym, jak władze Japonii traktują swoich obywateli. I teraz myślę nie tylko o kwestii II wojny światowej, ale na przykład o kwestii Fukushimy, o tym, jak niewiele obywatele wiedzieli o niektórych sprawach, o których dowiadują się teraz. I tam w tym filmie, mimochodem,
padają takie zdania, że ja sobie nie wyobrażam, żeby polskie filmy były się w stanie zebrać na taką głębszą refleksję nad własnym krajem, tak? I to zaczyna się od takiego narzekania, że rząd japoński to super wszystko przed ludźmi ukrywa, przez takie właśnie poczucie tego osamotnienia na arenie międzynarodowej. W ogóle to, że ten film uwzględnia, że Japonia musi sobie poradzić sama, bo Stany Zjednoczone i Rosja są w zimnowojennym klinczu i nie pomogą Japonii, to jest dodatkowo jakoś fantastycznie zgrywa się z tym, co widzimy obecnie na świecie i z tym, jak bardzo państwa zostają same ze swoimi konfliktami. Z trzeciej strony fantastyczne po prostu przemówienie odnośnie tego, jak władze właśnie traktowały obywateli w czasie II wojny, jak bardzo nie liczyły się z ich życiem, co po prostu, jak ja słyszałam tą mowę, to moja pierwsza myśl była taka, Boże, wyświetlcie ten film w Rosji, bo to jest o tym. To jest o tym, co robią państwa swoim obywatelom, kiedy nie liczą się z ich życiem. Scena w ogóle absolutnie poruszająca dla mnie, chyba najbardziej z takich dialogów, kiedy młody chłopak mówi, że prawda, że on chce iść na akcję, bo nie był na wojnie i ma wyrzuty sumienia, i mówią mu, nie bycie na wojnie to nie jest wstyd, tak? To jest zasługa, to jest coś, czym możesz się chwalić. I po prostu takie podejście do II wojny światowej, która jednak no, z perspektywy japońskiej jest zupełnie czym innym niż z naszej. Kurczę, po prostu jestem pod wrażeniem, bo to jest naprawdę film, który można wielokrotnie oglądać i analizować i w kontekście tej godzili z 54 roku i tego, co chcieli twórcy tamtej godzili powiedzieć, ale też właśnie tak jak mówisz, te filmy ze sobą bardzo mocno korespondują i też pokazują zupełnie nowe narracje wychodzące ze społeczeństwa japońskiego, które już trochę inaczej patrzy i na swoją kulturę, i na swoją władzę, i na pewne cechy właśnie władz japońskich, czy relacji między obywatelami a władzami japońskimi, które jednak no, stoją na przeszkodzie, tak? Stoją na przeszkodzie rozwiązywania pewnych problemów, czy w ogóle ukrywania pewnych rzeczy przed społeczeństwem, że są problemy, których nie można rozwiązać, bo społeczeństwo o nich nie wie. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, że tego typu tematy udało się włożyć do filmu o Godzilli, a jednocześnie, że to nie jest taki film, wiecie, że jak ogląda się, nie wiem, tak jak sam mówisz, Dzień Niepodległości, tak? To oglądasz to i masz takie, o mój Boże, jaka propaganda, tak? Jakby wylewać się ta Ameryka po prostu zewsząd. Tylko tutaj z jednej strony to jest bardzo mocno japońskie, a z drugiej strony, jak oglądałam ten film, to myślałam sobie, znam kilka krajów na świecie, które powinny obejrzeć tą Godzillę i przeanalizować ją nie przez pryzmat kina gatunkowego, ale przez pryzmat dyskusji o chociażby relacji żołnierza ze swoim państwem, więc dla mnie to było zaskakujące, ile tych wątków się tam pojawiło. Ja tutaj nawiążę do pewnego wątku, który wydaje mi się, że Bartek Przybyszewski, którego pozdrawiamy z tego miejsca. Bartek nie słucha, ale może poczuje się zdrowy. Może czasem posłucha. Może poczuje się lepiej, bo może jest chory, poczuje się lepiej, nie będzie wiedział dlaczego, a to my pozdrowiliśmy go w tym momencie. No właśnie. W każdym razie, Bartek polecił ostatnio na Facebooku posta z fanpage'a Panoptykon. To jest Dawid Głownia, który zajmuje się między innymi, powiedzmy, kulturoznawstwem japońskim. I on napisał taki dość krytyczny tekst o tym. Ja się z tą krytyką nie zgadzam, ale wydaje mi się, że warto do tego nawiązać. I to była krytyka polegająca na tym, że Godzilla Minus One to jest propagandówka, tak? Że to jest film, który kompletnie omija to, co Japończycy robili w trakcie II wojny światowej, tak? I jakby, jeżeli obejrzysz ten film, to masz wrażenie, że ta wojna jakaś była, ale właściwie nie wiadomo przeciwko komu, o co chodziło, co się tam działo. Jakby nie ma to żadnego znaczenia jakby dla tego filmu i jakby bohaterowie mówią o tej wojnie bardzo oględnie. Była wojna po prostu. Ale że ten film jest takim wygodnym, on miał taką tezę, tak, że ten film jest takim wygodnym rozliczeniem, które rozlicza właściwie te tematy, które są łatwiejsze i mniej dwuznaczne, tak? I nie sięga po te trudniejsze takie tak naprawdę. Ja myślę, że to jest skomplikowane z kilku powodów. Po pierwsze, to jest film, który odwołuje się do II wojny światowej, ale jest bardziej o idei wojny i o idei PTSD i wydaje mi się, że jednak mimo wszystko nie możemy rozliczać go wyłącznie w kontekście II wojny światowej, tylko i wyłącznie, w związku z tym bardziej wojny. Po drugie, wydaje mi się, że do pełnego zrozumienia tego, jak wyglądają społeczeństwa i obywatele i co się dzieje w ich głowach, potrzebne nam jest zrozumienie, że nawet ludzie, którzy stali po złej stronie wojny i ją przegrali, nadal zmagają się z pewnymi emocjami, uczuciami i relacjami ze swoim państwem. I zrobiliśmy ten błąd po pierwszej wojnie światowej, że nie pozwoliliśmy na przykład dobrze Niemcom przeżyć tego, co się stało w czasie pierwszej wojny światowej, skończyliśmy z drugą. Więc ja mam takie wrażenie, że kiedy zobaczymy, że ludzie po obu stronach konfliktu, nawet ci, którzy nie mieli racji,
mają pewne uczucia i pewne relacje z władzą i z byciem żołnierzem i to musimy sobie to opowiedzieć, żeby siebie wzajemnie zrozumieć. To nie chodzi o to, że mamy zrozumieć nazistów, ale to nie zmienia faktu, że żołnierz Wehrmachtu mógł wrócić do domu z PTSD i potem bić swoją żonę, co mogło wpłynąć na to, jak wychowało się jego dziecko. Kolejna sprawa, mam też takie wrażenie, że oczywiście to byłoby bardzo propagandowe, gdyby nie było także bardzo antypaństwowe. Ten film jest przeciwko Japonii jako państwu i jest o Japończykach jako obywatelach i dosyć jasno sugeruje, że Japonia jako państwo jest projektem, który nie dba o swoich obywateli, czego przykładem jest i wojna, i atak Godzilli, co wydaje mi się jest komentarzem dużo bardziej współczesnym tak naprawdę. Oczywiście ja mogę się zgodzić z tym, że jeśli kompletnie nic nie wiemy o II wojnie światowej, to możemy wyjść z tego filmu nie wiedząc, co Japończykom się przydarzyło. Choć mam też takie poczucie, że niedawno rozmawialiśmy o tym, że Amerykanie zrobili film o Oppenheimerze i o zrzucaniu bomby atomowej i zapomnieli wspomnieć, że rzucili bombę atomową na cywili, tak? Bo przecież mieszkańcy Hiroshima i Nagasaki nie byli wojskowymi, tylko to były cele cywilne. Więc mam takie poczucie, że to nie jest tak bardzo jednoznaczne i że tak naprawdę, żebyśmy mogli siebie wzajemnie zrozumieć w perspektywie społeczno-historycznej, no to nie możemy wymuszać na państwach wyłącznie jednej perspektywy, bo po prostu się nie poznamy. Plus też mam takie poczucie, że to zawsze jest ten problem i to jest problem, który wydaje mi się dzisiaj nam się bardziej rozmywa, ale kiedyś był dużo większy, a zwłaszcza wydaje mi się, że także w kontekście II wojny światowej. No nie jesteśmy w stanie uznać, że każdy obywatel Japonii był entuzjastą wojny, tak? Znaczy obywatele swojego kraju zawsze padają w jakiś sposób ofiarą swojej wojny. Natomiast wydaje mi się, że ten film jest przede wszystkim antywojenny, bardzo mocno antywojenny i bardzo mocno mówiący o tym, że ta wojna jest zła. I pod tym względem wydaje mi się, że to jest bardzo ważny wątek. No i też mam takie, to ostatnia moja myśl, że mam takie poczucie, że jeśli ktoś pisze o II wojnie światowej, to Polacy zawsze będą mieli poczucie, że za mało się kaja. Że my mamy też bardzo specyficzną perspektywę, której nie jesteśmy w stanie porzucić i dobrze, że jej nie porzucamy, bo dużo jakby ta wojna rozjechała nas praktycznie najbardziej na świecie, ale jednak mimo wszystko te perspektywy są bardzo różne. Wiesz co, mam takie jakby poza tymi rzeczami, o których mówisz, mam taki generalny koncept, że nie każdy film jest o wszystkim, i nie powinniśmy rozliczać albo krytykować filmów za to, o czym ewidentnie nie są, tak? Jeżeli próbują być o czymś i podchodzą do tego nierzetelnie albo źle w jakiś sposób, można to krytykować, tak? A jeżeli ten film nie jest o czymś, to właściwie co w tym momencie krytykujemy? Krytykujemy film za to, że nie jest zgodny z naszym wyobrażeniem tego, o czym powinno się powiedzieć? I wydaje mi się, że to trochę z taką sytuacją mamy tu do czynienia. Ewidentnie Godzilla w tym filmie jest bardzo uniwersalnym symbolem wojny, jakiejkolwiek, nie ma znaczenia jakiej, ale generalnie wojny i tego, jakie piętno odcisnęła na zwykłych ludziach, którzy próbują sobie z tym poradzić, tak? I II wojna światowa jest tam w tle, bo to jest wyraźny przykład dla Japonii i jakby zrozumiały dla nich. Ale jednocześnie myślę, że to, że nie mówi się dokładnie o tym, ani nie rozlicza jakby konkretnych wydarzeń z wojny, albo tego, po której stronie była Japonia, jest świadome tutaj, dlatego że ten film opowiada o bardziej, powiedzmy, ogólnym spojrzeniu na ten temat, tak? I myślę, że gdyby tam jeszcze do tego... Jakby ten film właściwie nie do końca jest rozliczeniem z wojną, tak? On jest bardziej, powiedziałbym, próbą pokazania, że da się poukładać świat po tej wojnie i jak to zrobić i co jest ważne w tym świecie, tak? A to nie tak, że on jakoś rozlicza japońskie zbrodnie wojenne czy coś takiego, on nawet nie próbuje tego robić, nie? Jakby podejrzewam, że do tego jest inne kino w tym wypadku, nie? To jest w ogóle super rzecz, bo mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka czy ucha, że skoro ten film opowiada tak bardzo mocno o historii Japonii, to może być w jakiś sposób niezrozumiały dla widza spoza tamtego kraju. Albo możemy nie do końca, wiesz, zrozumieć wszystkie niuanse, które się pojawiają i tak dalej. Tymczasem nie. Jakby ten film jest super uniwersalny, między innymi dzięki temu, że jest taki wojenno-agnostyczny, powiedziałbym. W sensie wiemy, że to jest II wojna światowa, ale poza tym nie ma to żadnego znaczenia. Jakby konkretne wydarzenia, przebieg tej wojny nie ma znaczenia. To po prostu była wojna. I mam wrażenie, że
oni mogliby tę wojnę wygrać nawet. I ten film nadal mógłby być o tym, o czym jest, tak? Bo to jakby trauma ich nie wynika z tego, że wojna jest przegrana, czy coś takiego. Trauma wynika z jakby osobistych historii w trakcie wojny, w momencie, w którym ich własne państwo nie traktuje ich jako jednostek, tak? Traktuje to jako jakąś grupę, która jakby nie ma emocji, nie ma uczuć i wiesz, i jest stanowisko w wojsku polegające na tym, że masz popełnić samobójstwo właściwie, tak? I jesteś asetem po prostu. I ci ludzie, co więcej, zaczynając, wychodzą z jakby dokładnie takiego podejścia, czyli nasz bohater wyrzuca sobie tak, że nie zginął na wojnie. Sam siebie traktuje jako aset i dopiero powoli w trakcie filmu uczy się tego, że życie jest ważne i warte wiele i trzeba o nie dbać, a nie poświęcać się dla sprawy tylko dlatego, że tak kultura przekazała, że tak. Wydaje mi się, że głównym tematem tego filmu jest jednak to taka refleksja nad tym, że życie jest coś warte. Taki to jest pro-life film bardzo. I wydaje mi się, że ta refleksja jest na tyle duża, że być może nie ma w tym filmie dużo więcej miejsca na rozliczenie się z całą II wojną światową. Ale przeczytajcie ten tekst, bo jakby to też jest trochę tak, że wiecie, że czasem może być też tak, że my widząc tylko pojedyncze filmy z kinematografii japońskiej nie widzimy całego spektrum jakby powiedzmy niedopowiedzeń. Więc to też może wynikać z tego, że mamy inną perspektywę. Natomiast zgadzam się, że ten film jest bardzo uniwersalny. Znaczy, że to on nie jest rzeczywiście osadzony tak mocno w historii i polityce japońskiej, żeby widz z Polski go nie zrozumiał i żeby nie pomyślał o pewnych mechanizmach, które może uważać za istotne dla siebie. Jedyna rzecz, która mnie tak trochę zaintrygowała, nie wiem jak było na twoim pokazie, mój pokaz był w niedzielę o 20:00, była pełna sala, ale to była bardzo mała sala, ale była pełna. I tak w połowie tego filmu sobie pomyślałam, żałuję ludzi, którzy przyszli na rozrywkowy film o deptaniu mieszkańców miast przez Godzillę. Bo rzeczywiście, jeśli znasz tą Godzillę amerykańską, to przychodzisz na film o kaiju i przychodzisz się świetnie bawić i żreć popcorn i tak po pół godzinie zaczynasz rozumieć, że to nie jest to. Więc tak się zastanawiałam po prostu nad tym, jak bardzo odbiór może być przesunięty też czasem, że spodziewasz się czego innego, a dostajesz zupełnie co innego, bo było mnóstwo dzieciaków na pewno na tym pokazie, właśnie takich, myślę, że tych, które chciałyby bardziej tej Godzilli z 2014, chociaż może nie pamiętały jej z tej z 2014, ale nie wiem, teraz nadchodzi ta Godzilla i Kong, 18 minut z Godzillą, więc wiesz. Tak. Więc, no tak, tak. Więc tak sobie pomyślałam, że to może być ciekawe, nie? Że jakby ten film przez to, że jest gatunkowy, wchodzi z tymi tematami do kompletnie niespodziewającej się tego grupy osób. Słuchajcie, jeżeli nie widzieliście tego filmu, a posłuchaliście nasze omówienie, to zobaczcie. Ja nie wiem, jaką on będzie miał dystrybucję, że tak powiem, streamingową. Nie mam pojęcia, jak to działa w kwestii, wiesz, japońskiego filmu, który ma europejskiego dystrybutora, ale co dalej, to nie wiem. Mam nadzieję, że będzie się go dało gdzieś obejrzeć, bo jest to film fenomenalny. Ja go chcę zobaczyć po raz kolejny, a najlepiej za dwa razy. A jak nie, to w ogóle obejrzyjcie, zanim wejdzie, to obejrzyjcie Godzillę z 54, żeby mieć podkładkę pod to, o czym dalej będziemy dyskutować w formie Godzilli. Ej, wyobrażasz sobie, jakby to było tak, że Japończycy dyskutują o swojej kulturze tylko za pośrednictwem Godzilli? Że nie ma nic innego. Tak, jak chcesz coś powiedzieć o społeczeństwie, musisz zrobić film z Godzillą. I najgorzej jest, jak dwóch twórców ma przeciwne zdanie i zaczynają się sprzeczać ze sobą, bo wtedy każdy musi tworzyć film z Godzillą za każdym razem. Wiesz co, Paweł, mam dwie myśli. Jedna to, że albo muszą ze sobą rozmawiać przez film o Godzilli, albo przez anime, bo też bardzo dużo jest takich anime, które ogarniają różne sprawy w społeczeństwie japońskim. Ale jeszcze jedna rzecz na samym końcu. Czy nie masz wrażenia, że w ogóle w Polsce jest tak dziwnie, bo przez to, że Godzilla kończy się na A, to ja nie wiem, czy... Jaka twoim zdaniem jest płeć Godzilli? Godzilla nie ma płci. No właśnie, bo dla mnie, przez to, że mówię Godzilla, to mam takie, że to jest dziewczynka. Ona, tak? Że to jest ona, że to jest ta zła. I tak sobie myślę, że to jest idiotyczne oczywiście, ale że przez to, że to jest, jakby, że nasz język bardzo często kończy na A właśnie żeńskie formy słów, to ja mam takie, no to jest ta wkurwiona Godzilla, ale jest dziewczynką. I tak sobie o tym pomyślałam, że to jest dosyć ciekawe, jak język czasem wpływa na nasze, może nie interpretacje, ale postrzeganie jakiejś postaci, jak wielka jaszczura. Mhm. Ten film ma wadę, na taką drobną, mało scen w nocy. Jest jedna scena z Godzillą w nocy i wydaje mi się, że w tej scenie Godzilla wygląda najlepiej. I jest taki inny film, nazywa się Shin Godzilla i to jest ten poprzedni japoński film, który już bardzo konkretnie opowiada o Fukushimie generalnie. I tam, jeżeli nawet nie widzieliście tego filmu, wygooglajcie sobie
z Shin Godzilla scenę, kiedy Godzilla używa Atomic Breath, w sensie swojego oddechu atomowego, tak? Jest to absolutnie po prostu epickie, poetyckie, w ogóle piękne, z muzyką, która tam wtedy wychodzi. Wow, to jest po prostu rzecz, której nie można zobaczyć nigdzie indziej, tak? I ta tutaj Godzilla jest trochę bardziej przyziemna. Powiedzmy, widzimy ją głównie w ciągu dnia, ona się niewiele rusza i gdzieś tam zwykle występuje w tle. Rozumiem, że jest taka rola tego potwora w tym filmie, ale brakowało mi kilku może bardziej efektownych scen, może właśnie w nocy, żeby te zniszczenia były fajniejsze. Ale to nie ma znaczenia, dlatego że to jest film, który stoi przede wszystkim ludzkimi bohaterami i to jest super, więc jak trafi gdziekolwiek, a nie widzieliście, to obejrzyjcie. Zdecydowanie warto. Mam nadzieję, że nie zepsuliśmy wam, jakby, że tak powiem, odbioru tego filmu. Paweł, zanim skończymy, mam do ciebie bardzo ważne pytanie. Czy możemy wytłumaczyć, dlaczego moja Godzilla miała Atomic Breath, który był taki niebieski, a ja widziałam trailer, gdzie był różowy? Bo to inny film. W innym filmie ona różowym strzelała? Różowa Godzilla jest w Kong Godzilla coś tam, Empire. Nowym filmie Monsterverse jest różowa Godzilla. Pomyliłam Godzillę. Chciałaś iść na amerykańską. Nie, pomyliłam Atomic Breath Godzilli. Dobra, już. Okej, dziękuję za wyjaśnienie. Tak, dobra, słuchajcie. Po raz kolejny dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczyły tutaj dzisiaj z nami na żywo i przede wszystkim naszym osobom wspierającym najmocniej, najbardziej, najszczerzej, czyli Bronicy z podcastu Mało Powiedziane, Rainbow Unicorn, Studiu Tatuażu Dziarczyńcy z Poznania i Anecie Pietrołaj-Solińskiej. Wow, Aneta, słuchaj. Musimy porozmawiać, musisz zmienić nick na Patronite, bo ja prędzej czy później się pomylę czytając to. No, jeżeli macie pomysły na temat Godzilli albo jakiekolwiek zdanie na temat jakikolwiek, zajrzyjcie na naszego Discorda. zvz.pl/discord, znajdziecie tam całą instrukcję, jak do niego dołączyć. Będzie nam miło, jeżeli tam się pojawicie. I możecie też pisać do nas maile na kontakt@zvz.pl albo paweł@zvz.pl albo kasia@zvz.pl. Generalnie możecie pisać gdziekolwiek, kończąc na @zvz.pl i gdzieś to trafi. Więc możecie wymyślać. Moim Państwa gościem była Katarzyna Czajka-Kominiarczyk. Dziękuję Ci, Kasiu, za rozmowę o Wielkim Potworze. 53 minuty mamy o Godzilli. Jakby nie spodziewałem się tego, że tak wyszło, nie? Tak, więc słyszymy się za 2 tygodnie w trochę innym formacie. Prawdopodobnie. Tak. Damy znać Wam, o co chodzi. Trzymajcie się. Będziemy mówić, pisać. Cześć, papa. Pa.